W wieku 12-13 lat pojechałam do mojej znajomej, do Przemyśla i ona pokazała mi flagi. Jedno z imion Boga to jest Jahwe Nisi, to znaczy Pan sztandarem moim. Wszystko, co mówimy, co robimy, co śpiewamy, co gestykulujemy, ma znaczenie. W oryginale, w hebrajskim, greckim jest bardzo dużo słów, które mówią właśnie o tym, że Bóg oczekuje, żebyśmy dla Niego skakali, krzyczeli, klaskali, podnosili ręce, kręcili się, wygłupiali się dla Niego w takim sensie właśnie, żebyśmy swoje korony, swoją dumę schowali do kieszeni, po prostu cali się Mu oddali. Z całej siły, z całej duszy i z całego ciała Ciebie uwielbiam. Czyli to coś znaczy, jak można uwielbiać Boga z całego ciała, jeżeli się stoi bez ruchu. To nie jest uwielbienie całym ciałem, tak? A Bóg jakby tego oczekuje, sprawia Mu to przyjemność. Każdy kolor ma znaczenie. Na przykład złoty ogłasza Boży majestat, chwałę, Królestwo Niebieskie, miejsce Bożej obecności. Czerwony krew Jezusa, to co mamy dzięki krwi Jezusa, zwycięstwo, odnowienie, uzdrowienie, przemienienie życia. Ogłasza to, że Bóg jest mocny, potężny. W połączeniu złoty-czerwony ogłasza, że Jezus zwyciężył. Pan Bóg musiał mi przypomnieć, do czego mnie powołał i tak stopniowo, krok po kroku przekonywał mnie do tego, że to jest to, co ja mam dla Niego robić, że on mnie powołuje do tańca. Pamiętam okres, kiedy dostawałam proroctwa dotyczące tego, że ludzie widzą, jak ja tańczę przed Panem Bogiem, jak Mu się to podoba, jak ten taniec przynosi też uwolnienie i radość i pokój. Dostałam słowo prorocze, że to jest czas, kiedy Bóg rozrywa kajdany i więzy z moich nóg. I to jest czas, gdzie ja mam stanąć w miejscu, do którego Bóg mnie powołuje. Myślę, że zawsze, kiedy służymy Bogu, kiedy oddajemy Mu nasze zalety, nasze siły, nasze talenty, które On nam dał i mówimy, zrób z tym, co chcesz, że to ściąga Bożą atmosferę na ziemię. To przyciąga Królestwo i na pewno wtedy w duchowym świecie dzieją się rzeczy, z których nawet sobie nie zdajemy sprawy. Człowiek duchowy wydaje zawsze dobre owoce. Nie da się czcić, służyć komuś, kogo się nie zna. Im więcej się modlę, im więcej Go słucham, im więcej Mu pozwalam, żeby On zmieniał we mnie, tym większy ma to wpływ na moją służbę. Czuję też właśnie większe prowadzenie, większe namaszczenie w momencie, kiedy naprawdę poświęcam Mu czas. To jest dla mnie taki czas, kiedy napełniam się Jego obecnością, kiedy zapuszczam głęboko korzenie, kiedy poznaję Go i daję się Mu poznać. Pozwalam też Duchowi Świętemu oczyścić wszystko to, co Mu się nie podoba, przemienić mnie na obraz Jezusa. Wierzę, że Bogu zależy na takiej bliskiej relacji z każdym Jego dzieckiem. I im więcej poświęcamy czasu na modlitwę, na rozmowę z Bogiem, na czytanie Jego słowa, tym większym błogosławieństwem stajemy się dla innych ludzi. Najczęściej przychodzą do mnie myśli. Wtedy medytuję nad tym, myślę, rozważam, zastanawiam się, dyskutuję z Bogiem co i jak. Skupiam się na tym, żeby to słowo jakby ożyło we mnie, żeby całe moje życie jakby świadczyło o Bogu. Nie zawsze wszystko wiemy o sobie. Myślę, że to jest nauka i proces. Ja na przykład odkryłam to, że mam jakiś taki mały, bo nie nazwałabym to wielkim darem i talentem, malutki dar do pisania. Jeff mi wyprorokował, że widzi mnie, jak ja piszę jakieś poematy, jakieś coś, ja się patrzę na niego jak na... Ja nawet nie powiedziałam o tym mojemu tacie, że dostałam takie proroctwo. Ja przychodzę do niego na spotkanie, do mojego taty i on nagle nic gruszki, nic pietruszki pokazuje mi tekst piosenki, którą ja napisałam, jak miałam tam 5-6 lat. Ja takie oczy, bo ja się modliłam o to, mówię, Boże, co Ty w ogóle do mnie mówisz, jaki talent? I przemyślałam to i mówię, dobrze, Boże, skoro Ty mi coś pokazujesz, to ja po prostu się tego chwytę. I postanowiłam sobie, że będę pisać.
Jasne, że oczekuję Bożej obecności i czasem ją odczuwam bardziej, a czasem mniej, ale to nie znaczy, że Boga na przykład nie ma wtedy, kiedy ja Go nie odczuwam. On zawsze jest. Uwielbienie, kiedy się tego nie czuje, nie jest udawaniem, tylko wiarą. I w momencie, jak się zaczęło, kiedy ja stanęłam przed Bogiem, tylko jak zaczęłam tańczyć na Niego, zaczęłam Go uwielbiać, tak mnie dotknął Duch Święty, że ja nie wiem, ja po prostu ryczałam, ja wyłam, ja jakby ktoś się patrzył na mnie, to po prostu myślę, no hello, co się dzieje z tobą, kobieto, ogarnij się. Ale tego się nie da zahamować, to jest tak, że ty wiesz, że musisz się poddać. To był po prostu wypisz, wymaluj Duch Święty. Jestem przekonana, że kiedy tańczę, tańczą aniołowie.